Mark Rothko to jeden z najdroższych malarzy w historii. Za każdym razem, kiedy jego obraz pojawia się na rynku aukcyjnym, to jest pewność, że będzie kosztował kilkadziesiąt milionów dolarów. Jeden z jego obrazów, ten, zmienił właściciela za absurdalnie wysoką sumę, prawie 87 milionów dolarów. Jest to rekordowa kwota za pracę powojennego artysty. Ale te wszystkie rekordy, statystyki, to jest tylko czysta buchalteria. Nie mają one wpływu na to, jakie te obrazy są. Co więcej, dla mnie one mają takie znaczenie hmm, niespecjalne. Nigdy nie kupię sobie obrazu Marka Roddowski, więc to, czy kosztuje on milion, pięćdziesiąt, sto milionów, czy miliard dolarów, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. To, co ma dla mnie znaczenie, to jakość tych dzieł, ich walor estetyczny i artystyczny. I chciałbym go pokazać na tym filmie na przykładzie artydzieła White Center z 1950 roku. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ta kompozycja jest bardzo prosta. Kilka kolorowych prostokątów zawieszonych jeden nad drugim na pomarańczowym tle. Jednak jeśli przyjrzeć się bliżej temu obrazowi o wysokości ponad 2 metrów, to okaże się, że nic nie jest takie, jak się wydaje. Prostokąty przy brzegach zaczynają się rozmywać, pojawiają się tam różne kolory, których w pierwszej chwili nie było widać. Ich granice nie są wyraźnie zaznaczone. Spod jednej barwy prześwitują inne. Można powiedzieć, że taki obraz mógłby namalować każdy. W końcu są to tylko pola barwne. E, I co więcej, ta metoda malarska nawet nazywa się metodą pól barwnych. E, jak dokładnie, w jaki sposób Mark Rotko uzyskiwał te przejścia pomiędzy poszczególnymi kolorami, jest niejasne. On był bardzo tajemniczy. Nie dopuszczał nikogo do swojej metody, do tego, jak faktycznie wykonywał te obrazy. Ale samo patrzenie na jego dzieła może nam dać pewne wskazówki. No to co? Spróbujmy. Mark Rothko malował głównie farbami olejnymi. Jednak przed nałożeniem ich na płótno rozpuszczał je w wielkiej ilości terpentyny, tworząc bardzo rzadki, kolorowy płyn. Tym roztworem bardziej plamił płótno, niż je malował, ponieważ przez każdą uzyskaną w ten sposób warstwę było widać to, co znajduje się pod spodem. Nadmiar farby mógł też ścierać z obrazu, by po wyschnięciu zacząć nakładać kolejną warstwę, która lekko tylko zmieniała odcień płótna. Czasem to, co już było namalowane i wyschnięte, wycierał za pomocą tkaniny nasączonej terpentyną lub wcierał terpentynę w płótno tak, by już położone kolory zaczęły się mieszać na obrazie. I jak mi wyszło? Tadam! To jest mój mały rodko. Zupełnie nieźle, jeżeli chodzi o tą górną partię tutaj. Ten oranż z tym żółcieniem przenika się, no, w miarę tak jak na reprodukcji, według której to malowałem. Zupełnie nie trafiłem z różem, zupełnie nie trafiony, mimo że dwie osoby mieszały ten kolor przez dwa dni, żeby uzyskać dokładnie to, o co chodzi. No nie udało się. Jest ładny może ten kolor, ale zupełnie nie pasuje do tego obrazu. I to jest jedna z, tych, z tej siły Rodki. On potrafił dobrać, wydawałoby się, zupełnie nie pasujące do siebie kolory i zrobić z nich. Coś niesamowitego. Coś, gdzie te kolory będą tak między sobą ułożone, tak napięte, że będzie to wciągać widza do środka. I o to właśnie chodziło. Te obrazy są ogromne, to jest mikro. Tak naprawdę większość obrazów Rodki ma gigantyczne formaty. Dużo ponad metr, prawie dwa metry, ponad dwa metry, prawie trzy metry wysokości, wielkie szerokości. Te obrazy są gigantyczne, ale przeznaczone są nie do oglądania z daleka, jak bitwa pod Grunwaldem, ale z bardzo bliska. Chodzi o to, żeby stojąc przed obrazem, widzieć tylko te wielkie pola barwne przed sobą, być absolutnie odciętym od zewnętrznego świata. Kiedy słuchamy muzyki, to muzyka ogarnia nas od razu. Pierwszego dźwięku słyszymy ją w całej, w całej głowie. Ona się odbija, odbija w naszych uszach, odbija się w naszym myśle. ogarnia nas całkowicie. Rotce chodziło o stworzenie tego samego wrażenia za pomocą malarstwa. On chciał, by człowiek czuł taki przypływ emocji, takie poruszenie patrząc na jego obrazy, jak przy słuchaniu Mozarta. Mozarta w ogóle cały czas słuchał, malując właśnie te swoje wielkie pola barwne. E, tych kolorów, których używał, jest mnóstwo. One są czasem zestawione bardzo niekonwencjonalnie, bardzo y, ciekawe zestawienia barwne, które właśnie tworzą takie napięcie na płótnie, napięcie, do którego Rodko zaprasza nas, żebyśmy weszli jak najbliżej i sami śledzili tego, każda, każdą warstwę po warstwie, jak te obrazy powoli, powoli powstawały w jego pracowni. W drugiej części tego swego klasycznego okresu od roku 1950. Jego obrazy stają się coraz bardziej stonowane, a kolory stają się coraz ciemniejsze. Niektórzy mówią, że odbija to kondycję psychiczną, w jakiej się znalazł. Był coraz bardziej chory, miał coraz słabsze zdrowie, ale także jego zdrowie psychiczne cierpiało przez wiele konfliktów. Między innymi z żoną, ale także przez rosnące w nim poczucie, że jego sztuka jest niezrozumiana. Im więcej ludzie chcieli płacić za jego obrazy, tym on bardziej czuł, że ponosi klęskę jako artysta. Że e, oni kupują te obrazy nie dlatego, że chce on im coś powiedzieć za pomocą tych obrazów, chce na nich jakoś oddziaływać, ale dlatego właśnie, że są dekoracyjne. Finałowym akcentem, takim ostatnim, mocnym, wielkim akordem w jego życiu i w jego twórczości było niezwykłe zlecenie. Dwoje magnatów naftowych zaprosiło go, by udekorował kaplicę w Houston. Jego obrazy miały być jedynym elementem dekoracyjnym tej kaplicy i miały znajdować się na wszystkich jej ścianach. I co namalował Rodko? Kilka tryptyków, które są czarne na czarnym albo brązowe na brązowym. Bardzo ciemne kolory, których poszczególne akcenty, te nutki, z których on tkał melodię swoich obrazów, są właściwie nierozróżnialne. Czuć, że tych warstw jest tam mnóstwo, ale one są tak blisko siebie, że właściwie nie można bez bardzo dokładnego przyjrzenia się im stwierdzić, że to jest faktycznie jakiś inny kolor, na lekko innym kolorze, że część jest trochę bardziej błyszcząca, a inna część jest trochę mniej błyszcząca, trochę bardziej matowa. W tej ostatniej fazie swojej twórczości, być może jak nigdy wcześniej w jego życiu, widać to. Co było prawdziwą intencją Marka Rotki, prawdziwą intencją jego malarstwa i tym, co sprawia, że jest on jednym z największych malarzy w historii. Patrząc na te wielkie płótna, człowiek ma widzieć nie obraz, ale siebie. A czy to nie jest cecha wspólna wszystkich wielkich dzieł sztuki? Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć dzieła innego wielkiego nowerskiego malarza z XX wieku, i kliknij tutaj, aby subskrybować nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia.